czwartka w rankingu sporządzonym przez specjalistów angielskich Volvo. Najmniejszym i najstarszym z aut tej firmy jest Volvo 440-460. Anglicy cenią go za bezpieczeństwo i niezłą wartość przy odsprzedaży. A minus jest tylko jeden, ale dość istotny. Ma już swoje lata, widzi pan, wszystko ma swoje lata. I dziś jest daleko, daleko za autami tej klasy. Werdykt, dwie gwiazdki. I komentarz, zupełnie jak w grach komputerowych, kiedy straciłeś trzecie życie. Game over, koniec gry. Cenę tego samochodu podajemy w dolarach, 19 tysięcy dolarów. W Polsce nie ma go w sprzedaży. A teraz najmłodsze dziecko Volvo. Auta oznaczone symbolami S40, V40. Są to pierwsze samochody z nowej generacji aut firmy Volvo. I ocena od razu inna. Zalety. Niezła stylizacja nadwozia, szczególnie ładne jest kombi tego auta. I dobre trzymanie się drogi oraz bardzo wygodna pozycja kierowcy. Minus. Nie najlepsze silniki. Traci w porównaniu z Passatem. Werdykt 4 gwiazdki. I cena 70 tysięcy złotych. I kolejne, większe Volvo nowej generacji to modele S70, V70. A tak przy okazji, panie Jerzy, pan pamięta, że indeks S oznacza sedana, a V kombi. Pamiętam, proszę pana. Zalety tego modelu. Niezły silnik pięciocylindrowy, bardzo dobry silnik z turbosprężarką, komfort podróżowania, zwłaszcza na długich trasach, oraz ładne, nowe wnętrze. Minus jest tylko jeden. Duże zużycie paliwa. I werdykt 4 gwiazdki. I komentarz. Byłoby 5 gwiazdek, gdyby nie cena. A cena najtańszego modelu w Polsce 119 tysięcy złotych. A teraz auto równie stare jak model 440, choć reprezentacyjne. Anglicy nie oceniają tego samochodu najlepiej i do zalet zaliczają dość dobre silniki i poziom wyposażenia dodatkowego. Natomiast minusy to tył jak w gokarcie, starzeje się bez wdzięku, brzydkie wnętrze. I werdykt tylko jedna gwiazdka. Komentarz. Zabytek. Jeździ się tym źle, ale będzie na rynku jeszcze przez rok. Cena 97 300 zł. To chyba najdroższa gwiazdka w naszym tutaj serialu. I ostatnie auto w naszym 10-tygodniowym rankingu. Volvo S90 V90. Jego zalety to fajne wnętrze i to, że dobrze się jeździ tym autem po autostradzie. Natomiast minusy. Nie daje spodziewanej radości, silnikom brakuje momentu obrotowego, zbyt płytki bagażnik. Werdykt, 3 gwiazdki. I komentarz, lepiej się w tym aucie czujesz jako pasażer niż jako kierowca. Coś dla szefów wielkich firm. Cena modelu podstawowego 146 tysięcy złotych.